patrząc historycznie i dla przyszłości polskiego rolnictwa, sprawa ważniejsza. Zbliżają się wybory do izb rolniczych. Bardzo ważne wydarzenie dla polskiej wsi. Izby rolnicze, samorząd zawodowy rolników powstały w Europie pod koniec XIX wieku na prawie pruskim, również na terenie zaboru pruskiego działały na ziemiach polskich. Zostały reaktywowane w 1918 roku, również w oparciu o to prawo pruskie. Trzy izby, poznańska, pomorska i śląska. Rozwiązania dotyczące samorządu rolniczego były na tyle przydatne również dla organizowania się świata rolniczego, reprezentacji świata rolniczego przed wojną, że zostało to implementowane do prawodawstwa polskiego. Dekretem prezydenta Mościckiego z 1928 roku izby działały w całej Polsce, we wszystkich województwach, były silną organizacją, organizacją gospodarczą, organizacją reprezentującą rolników, ale również o silnym wymiarze patriotycznym, budowania również dumy narodowej, budowania miłości do ojczyzny, dumy z odbudowy Polski, tych wszystkich wielkich działań, które w okresie dwudziestolecia międzywojennego udało się Polsce zrealizować. Działacze izb rolniczych ponieśli również wielką ofiarę. Mój bezpośredni poprzednik, bo przecież Państwo wiecie, że byłem prezesem Izby Rolniczej Kujawsko-Pomorskiej, wcześniej Toruńskiej, również poprzednikiem pana prezesa Szmulewicza, kierującym Krajową Radą Izb Rolniczych, mój poprzednik na Pomorzu, pan Jan Donimirski, prezes przedwojennej Pomorskiej Izby Rolniczej, był jednym z pierwszych zamordowanych Polaków przez Niemców w 1939 roku. Dlatego, że był patriotą, że był człowiekiem bardzo oddanym sprawom polskiej wsi, sprawom ojczyzny, bardzo mocno wspierał również działania rolników wpisujące się w cały kontekst działalności społecznej polskiej wsi. Komuniści zlikwidowali izby rolnicze, bo samorząd zawodowy w totalitarnym, zdeprawowanym systemie komunistycznym żaden samorząd zawodowy nie miał racji bytu. Dlatego izby zlikwidowano, ich ogromny majątek, przedwojenny ogromny majątek. Dość powiedzieć, że Wołyńska Izba Rolnicza miała kilkanaście tysięcy hektarów. Izby prowadziły szkoły rolnicze, prowadziły gospodarstwa doświadczalne, te, które w dużej mierze w tej chwili są jako stacje doświadczalne oceny odmian. To jest majątek przedwojennych izb rolniczych. Prowadziły zakłady przetwórcze. Ten majątek został przejęty i przekazany Wojewódzkim Związkom Gminnych Spółdzielni. Nie ma to szczególnego znaczenia. Natomiast odbudowa izb rolniczych, ustawa o izbach rolniczych z 1995 roku, która pozwoliła reaktywować samorząd rolniczy, była wielkim wydarzeniem. I rolnicy skorzystali z tej możliwości organizowania. Izby są we wszystkich województwach w Polsce. Możemy rozmawiać o ich aktywności, o tym, jak zwiększyć ich uprawnienia, jak zwiększyć ich kompetencje. I ja jestem na to bardzo otwarty. To jest jedyna organizacja w prawodawstwie polskim, która ma prawo wypowiadać się w imieniu wszystkich polskich rolników. Ja jestem członkiem Solidarności Rolniczej. Tu jest mój szef wojewódzki Janusz Walczak. Jestem jego podwładnym w Związku Solidarność Rolników. Ale związki zawodowe, zarówno syndykalne, jak i branżowe, mają prawo wypowiadać się w imieniu swoich członków. Oczywiście mogą mówić o sprawach ogólnych. Natomiast prawem i obowiązkiem samorządu rolniczego jest przedstawianie stanowiska reprezentatywnego dla polskich rolników we wszystkich sprawach, które dotyczą polskiej wsi i rolnictwa. Chciałbym, żeby izby rolnicze przejmowały kolejne zadania, tyle, ile będą w stanie udźwignąć. Tyle, ile będą w stanie udźwignąć. Muszą być włączone w proces podejmowania decyzji, nie tylko konsultowania, ale podejmowania decyzji. Ja nigdy nie ukrywałem, że było dla mnie pewnego rodzaju dyskomfortem przez pewien okres uzależnienia izb rolniczych od partii politycznych, przede wszystkim od PSL-u. Mówiłem o tym i zaprzeczyłbym sam sobie, gdybym o tym nie wspomniał. Ale chcę bardzo mocno podkreślić, że wszyscy obywatele polscy, również rolnicy, mają prawo do swoich poglądów politycznych. Szanuję wszystkich, którzy mają poglądy polityczne. Nie są jak chorągiewka, mają swoje poglądy, jeżeli jeszcze w nie wierzą i są przekonani, że czynią dobro, to jest to ich immanentne, niezbywalne prawo. Chciałbym, żeby izby rolnicze przede wszystkim były tą obiektywną,
reprezentacją polskich rolników. Dlatego jest bardzo ważne, żeby rolnicy wykorzystali szansę, jaką są nadchodzące wybory do izb rolniczych. Krajowa Rada zaproponowała termin 28 lipca. Ja uszanowałem ten wybór, ponieważ bardzo szanuję samorząd rolniczy w Polsce. Mnie jako ministrowi, który ma rozwiązywać problemy polskiej wsi, jest potrzebny silny partner. Merytoryczny partner, przygotowany partner, mający wiedzę, jak funkcjonuje rolnictwo w Europie Zachodniej, jak funkcjonuje na świecie, w krajach, z którymi musimy i współpracować, ale również konkurować. To właśnie izby rolnicze i cztery inne organizacje, które reprezentują nas w COPA COGECA, w tym Europejskim Lobby Rolniczym, mają największą wiedzę, jakie są przewagi rolników Europy Zachodniej, jakie są ich problemy, na czym polega zmiana wspólnej polityki rolnej, na czym polegają rozmowy i decyzje Światowej Organizacji Handlu. To wszystko, co wpływa na współczesne, również polskie rolnictwo. Ja w tych organizacjach upatruję partnerów dla znalezienia rozwiązań, które w sposób najbardziej efektywny wykorzystają potencjał polskiego rolnictwa. Ubolewam czasami, że tę debacie publicznej nadają ci, którzy mają niewielką, a często żadną wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje rolnictwo na świecie. Tym bardziej cenię tych, którzy mają wiedzę, są przygotowani, mają kompetencje i chcą współdecydować nie tylko poprzez organizację protestów, to jest bardzo proste, ale poprzez rzeczywiste wypracowywanie rozwiązań, które będą realizowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, a myślę, że kiedyś również przez inne rządy. Kończą się prace porozumienia rolniczego. Za chwilę spotykam się z prezydiami wszystkich grup roboczych po to, żeby już poprosić o to, by kończyć ten etap dyskusji, analizy i dyskusji i przedstawić konkluzje, wnioski, zalecenia z tego etapu. Zaapeluję do tych zespołów, by się nie rozwiązywały, by działały w permanencji, by działały również w przyszłości, bo przecież świat się zmienia, pojawia się wiele nowych problemów, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I tych klimatycznych, i rynkowych, i zmiany polityki, i różnych nieprzewidzianych wydarzeń na świecie, żeby były takimi stałymi zespołami najlepszych w Polsce doradców ze świata rolniczego. Ale jeżeli porozumienie rolnicze, tak jak sobie to wyobrażam, ma być pewnego rodzaju praktycznym, utylitarnym zespołem ludzi do rozwiązywania problemów, to czas pewien etap zakończyć, wypracować na piśmie, przedstawić rozwiązania i będziemy próbowali je czy z poziomu ministerstwa, czy rządu, czy jeżeli trzeba, to Brukseli, rozwiązywać. Jedną z najważniejszych organizacji, które pomagają w pracy porozumienia rolniczego, jest właśnie Krajowa Rada Izb Rolniczych, przedstawiciele izb rolniczych. To dobrze, że tę wiedzę, którą zdobyli gdzie indziej, również chcą, tą wiedzą chcą się podzielić z polskimi rolnikami, ba, z polskim rządem, z polskim ministrem. Apeluję do wszystkich polskich rolników, żeby wzięli gremialny udział w wyborach do izb rolniczych. Niedziela, nawet jeżeli trwają żniwa, chociaż one w Polsce już nie są związane z tak dużym wysiłkiem, pracą na polu, koszeniem, kosą, wiązaniem snopków czy ustawianiem sztyk. Te kilkanaście czy kilkadziesiąt minut przeznaczonych w niedzielę na wybory nie jest jakimś wielkim wysiłkiem, ale jest wielkim przywilejem i prawem każdego obywatela. Należy wybrać najlepszych swoich przedstawicieli. Wystosowaliśmy wspólnie z prezesem Szmulewiczem apel, list do wszystkich polskich rolników. Dziękuję Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że bez dodatkowych kosztów, dokładając to do przesyłki, która do każdego polskiego rolnika dociera w określonych kwartałach, miesiącach kolejnych kwartałów, że ten apel o wzięcie udziału i przedstawienie pewnego harmonogramu do wszystkich polskich rolników został dostarczony. To jest bardzo ważne wydarzenie. Koncentrujemy się na wyborach do Europarlamentu, szalenie ważnych, żebyśmy mieli silnych, kompetentnych i odważnych reprezentantów Polski, nie bojących się podejmować trudnych wyzwań i rozumiejących polską rację stanu. Na jesieni będziemy mieli
równie ważne wybory parlamentarne, ale dla świata rolniczego, dla nas wszystkich rolników, wybory do izb rolniczych są również szalenie ważnymi wyborami, bo dzięki temu będziemy mogli mieć niekwestionowaną, już mam nadzieję, przez nikogo, reprezentację dobrych, kompetentnych, przygotowanych reprezentantów polskiej wsi.